Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Real Madryt pokonuje FC Barcelonę w El Clasico. Zabawna sytuacja w Pucharze Narodów Afryki. Sędzia zakończył mecz w 85. minucie. Inter Mediolan zdobywa Superpuchar Włoch. Memphis Depay opuści FC Barcelonę? Marcelo rywalem Tymoteusza Puchacza? Kingsley Coman w Bayernie Monachium do 2027 roku. Coutinho zaprezentowany jako nowy piłkarz Aston Villa. Papszun o kulisach negocjacji z Legią Warszawa. Pod wczorajszym filmem zostawiliście prawie 9000 łap w górę. Nie mam pytań, a kanał subskrybowało ponad 300 nowych widzów. Witam wszystkich serdecznie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to nie wiem czy wiesz, ale w tym roku staramy się wbić 500 000, dlatego dołączaj do nas, klikaj czerwony przycisk, no i lećmy z newsami, nie przedłużajmy. Miłego oglądania. Za nami rywalizacja FC Barcelony z Realem Madryt w półfinale Superpucharu Hiszpanii. To było pierwsze w tym roku El Clasico, które rozegrane zostało w Arabii Saudyjskiej. Składem nieco zaskoczył Xavi Hernandez, który zdecydował się na wystawienie w podstawowej jedenastce Ferrana Torresa i Daniego Alvesa. Miejsce znalazło się również dla Ousmana Dembele. Królewscy natomiast wyszli najmocniejszym możliwie zestawieniem, m.in. z Karimem Benzemą czy Viniciusem Juniorem w wyjściowej jedenastce. Wczorajszy mecz był 248. rywalizacją w historii. Co ciekawe, w ostatnich 25 latach w styczniu rozegrano 4 mecze pomiędzy FC Barceloną a Realem. Żadnego z nich Barsa nie przegrała. Duma Katalonii tę pasce chciała z pewnością podtrzymać. Królewscy natomiast w każdym ze swoich 14 meczów z Blaugraną w ramach Superpucharu Hiszpanii średnio strzelali ponad 2 bramki. Pod kątem statystyk oraz składów rywalizacja zapowiadała się naprawdę ciekawie. Pierwszy gol padł w 25 minucie. Sergio Busquets przyspał w środku pola, przez co stracił piłkę na rzecz Luki Modricia. Ten podał wychodzącego na pozycję Viniciusa, który nie dał szans Ter Stegenowi. Na przerwę drużyny schodziły przy remisie. W 41 minucie kuriozalne trafienie zaliczył Luke de Jong, od którego odbita piłka wpadła prosto do bramki. Drugą połowę dobrze zaczęła FC Barcelona, jednak to Real cieszył się z gola. W 72 minucie królewskich na prowadzenie wyprowadził Karim Benzema. Xavi wprowadził z ławki wszystko co miał. Pojawili się Depay i Nico Gonzalez w miejsce Gaviego i Daniego Alvesa. Przyniosło to oczekiwany efekt w postaci trafienia Ansu Fatiego. Po 90 minutach był remis, co oznaczało dogrywkę. W niej gola na wagę awansu do finału Superpucharu Hiszpanii zdobył Fede Valverde. Barsa próbowała wyrównać, ale ostatecznie wynik się nie zmienił. W samej końcówce jeszcze Rodrigo strzelił obok bramki w sytuacji sam na sam. Królewscy w finale zmierzą się ze zwycięzcą pary Atletico Madryt-Athletic Bilbao. FC Barcelona zagrała dobre spotkanie, można je nazwać światełkiem w tunelu. Efekty pracy Xaviego Hernandeza są coraz bardziej widoczne. Jak myślicie, kto na koniec sezonu będzie wyżej w tabeli La Ligi? Może to trochę prowokacyjne pytanie, ale czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach. Co jeszcze ciekawego działo się w środę na piłkarskich boiskach? Rozegrano kolejne mecze grupowe w ramach Pucharu Narodów Afryki. Padły 3 wyniki 1-0. Mali pokonało Tunezję po golu Ibrahima Kone. W tym meczu doszło do zabawnego incydentu. Sędzia główny zakończył spotkanie 5 minut przed końcem. Gdy zorientował się co zrobił, wznowił rywalizację. W tym czasie sędzia zdążył jeszcze pokazać czerwoną kartkę i nie doliczyć ani jednej dodatkowej minuty, co wywołało wściekłość wśród Tunezyjczyków. Potężny absurd, ale takie to uroki Pucharu Narodów Afryki. 3 punkty Gambii w meczu z Mauretanią zapewnił Albi Dżalo. W ostatnim środowym spotkaniu Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało z Gwineą równikową po golu Maxa Gradela. W Anglii w ramach Premier League mogliśmy oglądać polski pojedynek Łukasza Fabiańskiego z Przemysławem Płachetą. Polacy wyszli w podstawowych jedenastkach. Lepszy okazał się West Ham United, który pokonał Norwich City 2-0. Rozegrany został także rewanżowy mecz półfinału EFL Cup między Tottenhamem i Chelsea. The Blues wygrało 1-0 po golu Rydigera. Wynik dwumeczu 3-0. Tym samym do finału awansowała drużyna Tomasa Tuchela. W Superpucharze Włoch, tak jak w Superpucharze Hiszpanii, potrzebna była dogrywka. W niej lepszy okazał się Inter Mediolan, który pokonał Juventus 2-1. Gola na wagę tytułu w doliczonych dodatkowych 30 minutach strzelił Alexis Sanchez. Memphis Depay niedługo może opuścić FC Barcelonę i przenieść się do Włoch. Jakiś czas temu w mediach przewijała się informacja na temat wymiany Dumy Katalonii i Starej Damy. Wtedy do Hiszpanii miał się przenieść Alvaro Morata, w drugą stronę pójść miał Memphis Depay. Temat upadł, jednak teraz według informacji Gianluigi Di Marzio znowu stał się aktualny. Wszystko przez poważną kontuzję Federico Chiesy, dla którego sezon 2021-2022 się skończył. Holender miałby go zastąpić, a najbardziej prawdopodobne jest wypożyczenie Memphisa do końca sezonu. W związku z tym może wrócić również temat Moraty na Camp Nou. W
Wszystko okaże się w ciągu kilku najbliższych dni lub tygodni. Niedługo Trabzonspor może wzmocnić się piłkarzem Realu Madryt, Marcelo. Według doniesień hiszpańskiego AS, turecki klub na poważnie jest zainteresowany lewym obrońcą. Trochę może to dziwić w obliczu wypożyczenia Tymoteusza Puchacza. Czyżby trener Trabzonsporu już po kilku dniach współpracy szukał nowego lewego obrońcy? Klub oczywiście mierzy w mistrzostwo Turcji. Obecnie mają aż 10 punktów przewagi nad drugim Konyasporem. Doświadczony Brazylijczyk miałby bardzo pomóc w osiągnięciu tego celu. Marcelo miał już otrzymać propozycję kontraktu, według którego miałby zarabiać 2,5 miliona euro rocznie. Kto wie, być może już niedługo zobaczymy rywalizujących o miejsce w składzie Puchacza i Marcelo. Obawiam się, że wtedy liczba minut rozegranych w Trabzonie nie odbiegałaby mocno od tych rozegranych w Unionie Berlin. Potwierdziły się już oficjalnie informacje o przedłużeniu kontraktu przez Kingsleya Komana. W poprzednim materiale mówiłem o bliskiej finalizacji negocjacji. Dzień później ogłoszono już oficjalnie pomyślne zakończenie rozmów. Jeszcze kilka miesięcy czy nawet kilka tygodni temu taki scenariusz nie był brany pod uwagę. Koman za wszelką cenę chciał opuścić Monachium. Sytuacja jednak się zmieniła diametralnie po przyjściu Juliana Nagelsmana. Współpraca z nowym trenerem bardzo się spodobała Kingsleyowi, który postanowił zostać w klubie. Francuski skrzydłowy podpisał nową umowę ważną do 30 czerwca 2027 roku. 25-latek na Allianz Arena trafił w 2015 roku. Filipe Coutinho został zaprezentowany jako nowy piłkarz Aston Villa. To, że Brazylijczyk trafi do angielskiego zespołu, było już wiadome od jakiegoś czasu. Teraz po spełnieniu wszystkich niezbędnych formalności został on oficjalnie zaprezentowany. Przypomnijmy, 29-latek został wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupu wynoszącą nieoficjalnie 40 milionów euro. Kiedy zobaczymy Coutinho na boisku? Nie jest wykluczone, że dojdzie do tego już w najbliższej kolejce Premier League w rywalizacji z Manchesterem United. Marek Papszun zdradził kulisy rozmów z Legią Warszawa, które zakończyły się fiaskiem. Dariusz Mioduski zapewniał, że Papszun jest trenerem idealnym dla warszawskiej drużyny. Niestety prezes musi wdrożyć plan B, który na pewno posiada. Trener przedłużył kontrakt z Rakowem Częstochowa, czym uciął medialne spekulacje na temat jego przenosin na ulicę Łazienkowską. W rozmowie z TVP Sport szkoleniowiec zdradził kulisy negocjacji z aktualnym mistrzem Polski i przyczyny niepowodzenia. Z obu stron nie było pełnej determinacji, żeby to zrobić, więc do tego nie doszło. Ale to też nie jest takie proste. Wiele czynników z jednej i drugiej strony złożyło się na to, że ostatecznie do takiej współpracy nie doszło. Podłoże było bardzo szerokie. Z drugiej strony Papszun jest bardzo zadowolony z nowego kontraktu z Rakowem. Bardzo cieszę się z zaufania oraz determinacji właściciela, ale też ludzi zarządzających klubem. Czułem, że im zależy, bym pozostał w Rakowie. To na pewno był jeden z czynników, o których mogę mówić. Determinacja tych ludzi i ich podejście do mojej osoby było dla mnie bardzo ważne. Kartka z kalendarza. 13 stycznia 1998 roku urodził się Omran Hajdari, reprezentant Afganistanu oraz zawodnik Lechii Gdańsk. Tego samego dnia 1988 roku urodził się Artiom Srudniews, były reprezentant Łotwy i były piłkarz takich klubów jak Lech Poznań czy Hamburger SV. Dzięki za uwagę, jeżeli wspierasz moją pracę, subskrybuj kanał, widzimy się jutro o 6. Do zobaczenia!